Podolanach jesień w całej okazałości. Liści przed posesjami jest tu bardzo dużo, a niektórzy mieszkańcy, choć chcieliby je posprzątać, nie mają gdzie ich gromadzić. Nie wszyscy chcą kupować własne worki. Zresztą worki ZDM nie odbiera też innych worków niż te znakowane. No i od 2 tygodni mieliśmy taki problem, że nie można się tam było dobić. Zostały zabrane worki, a nie zostały wrzucone. Zarząd Dróg Miejskich podaje, że od połowy września rozdano już zainteresowanym ponad 7 tysięcy worków na liście. Drogowcy jednak są świadomi, że niektórzy mimo zgłoszeń worków nie dostali. Takie zgłoszenie oczywiście sprawdzimy i monity wyślemy do firmy, która w naszym imieniu worki z jednej strony dystrybuuje, a potem już napełnione odbiera. Mieszkanka Podolan dwukrotnie zgłaszała sprawę do Zarządu Dróg Miejskich i mimo zapewnień, że worki pojawią się w ciągu kilku dni, ciągle nie zostały dostarczane. W końcu worki dotarły wczoraj. Faktycznie wczoraj się pojawiły w ilości horrendalnej, około 15. Natomiast nie dostali inni sąsiedzi worków, bo ja się tutaj skontaktowałam, więc to też samo w sobie jest nieskuteczne, bo to nie tylko ja mam kasztany, kasztany ma cała Zakopiańska. Mimo wszystko drogowcy zachęcają do kontaktu przez infolinię albo mailem, żeby worki dostać. My takie zgłoszenie przekazujemy firmie, która te worki w ciągu 3 dni powinna dostarczyć do mieszkańców pod wskazany adres. Później takie napełnione przez mieszkańców liście są przez nas odbierane. Z kolei odbiór pełnych worków odbywa się średnio co 2 tygodnie, a cały harmonogram można znaleźć na stronie ZDM-u. Straż Miejska przypomina, że nawet jeśli worki nie są dostarczane, nie zwalnia to właścicieli domów z obowiązku sprzątania chodników przylegających do ich posesji. Powód? Powód jest przede wszystkim jeden. Liście, zwłaszcza liście w połączeniu z opadami deszczu, no, powodują bardzo niebezpieczną mieszankę. Można się poślizgnąć, można upaść. A wtedy o tragedię nie trudno. Właściciele, którzy tego nie dopilnują, muszą liczyć się z mandatem do 500 zł. Jednak konsekwencje mogą być jeszcze większe, gdy z naszej winy komuś przed naszym domem stanie się krzywda. Są jeszcze takie niebezpieczeństwa, których nie widać gołym okiem. W przypadku kasztanowców chodzi tu o owada, który na nim żeruje. Opowiada nam o tym właśnie mieszkanka ulicy Zakopiańskiej, która jest doktorem nauk biologicznych. Od 20 ponad lat ten śrutówek kasztanowcowiaczek w Polsce jest. To jest motyl, owad minujący, który cały swój cykl przechodzi w liściu kasztanowca. Jeżeli my nie będziemy usuwać tych liści, no to tym więcej tych motyli później się na wiosnę będzie wylęgać, a te kasztanowce będą chorować. I również dlatego uprzątnięcie liści, w tym przypadku kasztanowca, jest tak istotne. Damian Wełna, Puls Dnia.